Pomimo, że kampania wyborcza już się skończyła, to w wielu miejscach wciąż wiszą banery z wizerunkami kandydatów. Na ich usunięcie mają oni miesiąc. Niepotrzebne banery można wyrzucić, ale można też zrobić z nich coś innego. Pomysłów na ponowne wykorzystanie materiałów wyborczych nie brakuje. Powstają z nich artykuły szkolne, zadaszenia czy buty dla psów. Karolina Komada. Podczas kampanii pomagają w zdobywaniu popularności i rozpoznawalności. Na ich usunięcie kandydaci mają 30 dni od daty zakończenia wyborów. W większości miejsc banerów już nie ma, ale w niektórych lokalizacjach wciąż pecą śląskie i zagłębiowskie ulice. Po tych 30 dniach tak naprawdę my, czyli Miejski Zakład Usług Komunalnych, takie banery usuwa, a Straż Miejska jako organ zobowiązany do tego, żeby po prostu karać, nakłada na te komitety wyborcze, które nie zrealizują tego swojego obowiązku, czyli w ciągu tych 30 dni nie usuną tych banerów, karę po prostu grzywny. Zamiast płacić karę, można banery wyborcze pozbierać i wykorzystać. Mimo że do recyklingu większość z nich się nie nada, to przydają się do czegoś innego. Są takie rodzaje plastiku, które są trochę trudniejsze w recyklingu i wtedy możemy się zdecydować na tak zwany upcycling, czyli po prostu przetworzenie takiego baneru na coś użytecznego bezpośrednio, na przykład na plecak, kosmetyczkę. Pomysłów jest nieograniczona ilość, ponieważ mamy do czynienia z fajnym, twardym, trwałym materiałem. Od kilku lat pomysł na wykorzystanie banerów ma pan Jonatan z Centrum Usług Społecznych w Radlinie. Tam banery już są pozbierane i wkrótce dostaną drugie życie. Wbijemy sobie po prostu tutaj 4 pale, linki przeciągniemy gdzieś na wysokości tam poniżej 2 metrów, tak żeby zadaszyć cały tutaj ten teren. I w tym momencie myślę, że nawet chyba będą 3 banery musiały być razem zszyte. Pomysłów nie brakuje. Nie przemakają, więc można obić stare meble ogrodowe albo stoły, które nadają się na warsztaty brudne lub na przykład siedziska jakieś, albo właśnie można do ogródka wykorzystać. Część osób wykorzystuje na płoty, żeby się odseparować od kogoś. Planujemy w przyszłości zrobić hamaki lub siedziska jakieś podwieszane. Zastosowań niepotrzebnych już banerów jest więcej. Niektóre będą wykorzystane w schroniskach dla zwierząt lub trafią do Ukrainy, gdzie będą służyć do zabezpieczania okopów lub domów, które straciły okna. We'll be right back.